Rozdział 30. Potem wystawisz ołtarz z drewna akacjowego do spalania kadzidła. Jego długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, a wysokości będzie miał dwa łokcie i będą odchodziły od niego rogi. I pokryjesz go czystym złotem, jego wierzch i jego boki dokoła i jego rogi. Uczynisz na nim złoty wieniec dokoła. Poniżej zaś wieńca na dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki, celem przenoszenia ołtarza na nich. A drążki te zrobisz z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed Arką Świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą. Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy do świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia. Nie możecie na nim ofiarować kadzidła zwyczajnego, ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie też na niego wylewać żadnej ofiary płynnej. Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on raz w roku, w dniu przebłagania, dokonywać na nim obrzędu przebłagalnego z pokolenia w pokolenie. Będzie on bardzo święty dla Pana. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Od 5 rozdziałów czytamy instrukcje podane przez Boga dla zbudowania sanktuarium, czyli przybytku Boga pośród swojego ukochanego ludu. Zostało najpierw opisane samo serce tego sanktuarium, Arkę Przymierza, stół na chleby pokładne, świecznik siedmioramienny jako wieczna lampa, namiot spotkania oraz ołtarz całopaleń na zewnętrznym dziedzińcu. Już zostały podane instrukcje dla budowy najświętszych obiektów, w niniejszym rozdziale kolej na drugorzędne sprzęty liturgiczne. Zaczynamy od ołtarza kadzenia położonego naprzeciwko Arki Przymierza, ale po drugiej stronie kotary oddzielającej najświętsze miejsce od reszty namiotu. Ołtarz kadzenia znajduje się więc w towarzystwie świecznika, menory oraz stołu na chleby pokładne. Można zadać sobie pytanie, dlaczego ołtarz kadzenia został dopiero teraz opisany, skoro nie jest aż takim drugorzędnym sprzętem liturgicznym. Prawdopodobnie po to, żebyśmy go nie mylili z głównym ołtarzem, z ołtarzem ofiarnym, który choć usytuowany na zewnątrz namiotu, jest ważniejszy i od niego należało zaczynać. Ponadto ołtarze kadzenia występują w każdym pogańskim sanktuarium na Bliskim Wschodzie, są mniej lub bardziej skojarzone z magicznymi praktykami, dlatego kult Izraela musi się od nich zdystansować. Ołtarz kadzenia w namiocie spotkania jest podporządkowany ołtarzowi całopaleń znajdującemu się na dziedzińcu. Jest dużo mniejszy i przeznaczony dla spalania kadzideł będących wewnątrz namiotu symbolem ofiary dokonanej na zewnątrz. Ofiara kadzidła jest duchowym symbolem materialnej ofiary dużego ołtarza. Zewnętrzna ofiara nabiera również wybitnego znaczenia, kiedy jest duchowo połączona z dymem ofiarnym wznoszącym się wewnątrz namiotu spotkania tuż przed obliczem Boga. Tym się zasadniczo różni kult izraelski od kultu egipskiego. Starożytne ofiary same w sobie miały rzekomą wartość. Sam akt spalania ofiary zwierzęcej lub roślinnej był wystarczający,
Nie było dalszego symbolicznego wnoszenia wartości ofiary przed Bogiem w postaci kadzidła. Istniały pogańskie ofiary z kadzidła, ale nie były one powiązane z ofiarami zwierzęcymi lub roślinnymi, podczas gdy kult izraelski jest połączeniem obu form. Izraelici mają surowo zabronione palenie kadzidła poza sanktuarium, aby uchronić ich przed popadnięciem w bałwochwalstwo. Teraz skupcie się, bo wchodzimy na wyższy stopień abstrakcji. Otóż palenie kadzideł na ołtarzu kadzenia wewnątrz namiotu spotkania ma wartość tylko i wyłącznie w łączności duchowej z ofiarą krwawą dokonaną na zewnętrznym ołtarzu. Na zewnętrznym ołtarzu jest dokonana jedyna prawdziwa ofiara, która znajduje swoje uobecnienie wewnątrz namiotu spotkania na ołtarzu kadzenia. Teraz taki obraz może być pomocny dla zrozumienia związku pomiędzy mszą świętą, na której pali się kadzidło, a jedyną ofiarą odkupieńczą, dokonaną raz na zawsze przez Chrystusa na krzyżu. Na krzyżu Chrystus był równocześnie kapłanem i ofiarą. Ta ofiara została dokonana na zewnątrz świątyni jerozolimskiej, ale każda msza święta uobecnia tę jedyną ofiarę przed obliczem Ojca wewnątrz świątyń chrześcijańskich. Każda msza święta jest też ofiarą samą w sobie, tak samo jak palenie kadzidła jest wewnątrz świątyni ofiarą dokonaną w łączności z ofiarą dokonaną na zewnątrz. Nie wiem, czy wyraziłem się jasno, ale warto rozmyślać nad tymi rzeczywistościami duchowymi, bo sakramenty Kościoła biorą swój początek u Mojżesza. Dlatego tak ważne jest, żeby chrześcijanie lepiej poznali swoje starotestamentalne korzenie. Wróćmy do namiotu spotkania, wzbogaconego o nowy mebel. Ostatni przeczytany werset podsumował, że wszystko, co w namiocie spotkania jest, będzie bardzo święte dla Haszem. Czyli arka, menora, stół na chleby pokładne, ołtarz zewnętrzny oraz powiązany z nim wewnętrzny ołtarz kadzenia, który reprezentuje przed obliczem Boga ofiary wnoszone na zewnętrznym ołtarzu. Oto istota sanktuarium. Pozostałe przybory są drugorzędne, choć potrzebne. Do końca rozdziału będziemy poznawali inne przybory liturgiczne. Życzę owocnego słuchania. Rozdział 30. Potem wystawisz ołtarz z drewna akacjowego do spalania kadzidła. Jego długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, a wysokości będzie miał dwa łokcie i będą odchodziły od niego rogi. I pokryjesz go czystym złotem, jego wierzch i jego boki dokoła i jego rogi. Uczynisz na nim złoty wieniec dokoła. Poniżej zaś wieńca na dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki, celem przenoszenia ołtarza na nich. A drążki te zrobisz z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed Arką Świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z Tobą. Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy do świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia. Nie możecie na nim ofiarować kadzidła zwyczajnego, ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie też na niego wylewać żadnej ofiary płynnej. Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on raz w roku, w
w dniu przebłagania dokonywać na nim obrzędu przebłagalnego z pokolenia w pokolenie. Będzie on bardzo święty dla Pana.